Jestem dzisiaj w pracowni Pawła Nowaka w Aleksandrowie Kujawskim, cyklu Kultura w sieci, programu Narodowego Centrum Kultury. I chcę Cię, Pawła, zapytać, czy Tobie bliżej do natury, czy do kultury? Zdecydowanie do natury. Chociaż poprzez kulturę komunikuję się ze światem, z ludźmi, ale natura inspiruje mnie i w naturze odnajduję jakby swoje własne korzenie. Pochodzę z natury, a kultura jest jak tworem takim sztucznym, który ulega transformacji i często po prostu przemija. Geometria czy formy z natury są Tobie bliższe w tym, co robisz w swojej sztuce? Natura się przewija. Natura bardziej dotyka mojego serca, mojej głębi. Zaś w sztuce szukam pewnej stygmatyzacji obszarów kulturowych w zetknięciu na przykład z anarchią formy i z chaosem, powiedzmy, że geometria i chaos, takie zestawienie jest dla mnie inspirujące i w nim mieści się głęboka tajemnica. Zauważyłem, że na balkonie u Ciebie suszy się pościel i to tak mi się skojarzyło podczas tego, jak mówisz o chaosie, że tam jest pewnego rodzaju chaos, bo to cały czas faluje, drży coś, co jest nieokiełznanego. Znaczy, i dla mnie są to takie preteksty do twórczości, ale myślę, że dla Ciebie również, że w tym, co jest rozedrgane, można to uporządkować. Ciągle mamy do czynienia z tajemnicą wszechświata. Mówi się, że ciągle ulegamy jakby zniszczeniu, że podstawową zasadą świata jest entropia, czyli kompletny rozpad. Na to rzeczywiście w każdym obszarze obserwowanym przez nas mamy dowody. Starzejemy się, umieramy, potem następują nowe byty, znowu starzeją się, wszechświat się rozszerza, rozpada, wybucha. I nieustannie zmienia się. W tym wszystkim istnieją pewne stałe. Widzimy je na przykład w doskonałości matematyki, która jest niezmienna, jest doskonała, można powiedzieć boska. Patrząc na Twoją sztukę i na to, co masz za oknami, mam chęć zadać pytanie, czy Twoja sztuka jest mroczna, no bo używasz ciemnej kolorystyki swoich, najczęściej w swoich rysunkach, ale też ten widok za oknem, dla mnie na przykład widok cmentarza jest taki niezwykle poruszający. Kiedyś mój znajomy, z którym pracowałem, kupował mieszkanie w Toruniu i pytał mnie odnośnie dwóch lokalizacji. Jedna była z widokiem na cmentarz, a druga z widokiem na strumyk. Ja powiedziałem, że ja wybrałbym z widokiem na cmentarz, jako z możliwością większej ilości inspiracji. No, on wybrał strumyk. Wybrałbym strumyk w tym przypadku, ale tutaj znalazłem się w tym domu, w tym mieszkaniu, w tej mojej pracowni z wielu różnych powodów i wybrałem to miejsce, jako że w tym mieszkaniu mam widok na stronę wschodnią i stronę zachodnią. Zaś sam cmentarz wcześniej był okryty koronami drzew, z bardzo starych drzew i bardziej przypominał park, a nocą pochukiwały z tego miejsca sowy. Także było bardzo, bardzo, bardzo ładnie i ta inspiracja jakby przemijaniem nigdy mi nie towarzyszyła. Zaś to, co się dzieje troszeczkę wyżej ponad ziemią, czyli chmury, do których mam wspaniały dostęp, zarówno od strony zachodniej, jak i wschodniej. I nie ma dnia w zasadzie, kiedy nie spoglądam na te chmury i kiedy jakby nie czerpię z nich energii. Czyli jak gdyby odwrotnie, nie, tam, nie to, co jest przy ziemi, tylko to, co jest, ponad nią. Ponad nią. A nie to, co jest zawieszone pomiędzy?
Pomiędzy niebem a ziemią? Właściwie tu wszystko jest fascynujące, bo pomiędzy niebem a ziemią zawieszone jest, można powiedzieć, życie. I te ptaki, które gnieżdżą się na moim balkonie za rynną, najpierw wróble, teraz jeżyki, i które ciągle śmigają za oknem, one są jakby tymi pośrednikami zawieszonymi między niebem a ziemią, a także wszystkie zdarzenia naszej, mojej osobiście, mojej drogi przez życie i relacje z tym światem. To jest wszystko to, co jest między niebem a ziemią. Między tą fizyczną ziemią i tym fizycznym niebem, ale także między tą symboliką. Ponieważ ziemia jest częścią kosmosu, można powiedzieć częścią nieba. Gdybyśmy na nią spojrzeli z wielkiej odległości, moglibyśmy nawet nie dojrzeć. Taka jest maleńka. Zaś będąc tutaj efektem drogi stworzenia świata, tworzenia się świata, mamy pewną skalę, dzięki której możemy poszukiwać własnego miejsca, ale także przyglądać się temu światu we wszystkich aspektach, w tych aspektach, które jesteśmy w stanie uczynić polem obserwacji, bo jednak widnokrąg zależy również od sposobu widzenia, od szerokości horyzontów, od wyciszenia się i od predyspozycji, powiedziałbym. No, często tak się mówi, żeby się wyciszyć, to trzeba być w jakimś miejscu odludnym. Czy ten usytuowanie twojego mieszkania i pochodzenie tutaj z Aleksandrowa sprzyja tobie, czy może myślałeś o tym, że wolałbyś tworzyć i mieszkać zupełnie w innym miejscu? Wielokrotnie tak myślałem. W zasadzie w okresie studiów nawet planowałem zamieszkanie w Trójmieście, nawet miałem pewne kroki w tym kierunku poczynione. Zaś łatwość uzyskania tutaj mieszkania dla rodziny, już wówczas czteroosobowej, ja, żona i dwoje dzieci, spowodowało, że ta łatwość spowodowała, że jednak wróciłem do miasta, z którego pochodzę, w którym się urodziłem. Miasta, które można powiedzieć jest miasteczkiem daleko od szosy. Nie jest to jakieś centrum kulturalne. Raczej powiedziałbym, że jest to odludzie. Zaś grupa osób, z którymi kontaktuję się i spotykam w tym mieście, nie jest odludziem. Wręcz odwrotnie, mam tu wspaniałych przyjaciół, ludzi bardzo twórczych, ciekawych, którzy wspierają mnie w mojej drodze i mam z nimi wiele wspólnych dróg, bardzo ciekawych. Zaobserwowałem, często używasz, można powiedzieć, że to jest medium, czyli papieru. Czy w tym papierze czujesz się najbardziej twórczy, czy najbardziej się spełniasz jako artysta? Raczej najbardziej się spełniam. Papier jest, w moim przypadku, jest najłatwiejszy. Dlatego, że w technice reliefowej, którą uprawiam, w papierze, efekt przychodzi bardzo szybko. Cyzelowanie tego papieru jest bardzo przyjemne, powiedziałbym, bardzo wdzięczne. Zaś techniki olejne, żywiczne, od których odszedłem, są troszeczkę już dla mnie trochę dalej i są trudniejsze, wymagają innego jakby zaangażowania. Także budowanie metafory zupełnie w inny sposób tam przebiega. Zainteresowanie formą, fakturą. Owszem, realizuję również na płótnie, ale wówczas posługuję się piaskiem, posługuję się akrylem, posługuję się wodą, prysznicem,
szczotką. Raczej są to zabiegi takie formalne, poszukiwania jakichś struktur fakturowych. Czyli jak struktur fakturowych, to co widzę, co leży na stole u Ciebie w pracowni, to są elementy asamblażowe, tak. Czyli to też jest bardzo często wykorzystywane. Tak. Część mojej jakiejś spuścizny, powiedziałbym, skromnej, to również są asamblaże i fascynacja starym przedmiotem, rdzą, papierem zużytym, czy też fakturą, która kamienia i innymi fakturami, w których zaklęty jest czas. Zawsze to bardzo skrupulatnie obserwuję, fotografuję, kolekcjonuję, mam walizki złomu, które czekają na swoje miejsce w obrazach. Patrząc na Twoje obrazy i rysunki, nie pomyślałbym, że jesteś zbieraczem złomu, bo jakoś nie kojarzyło mi się to. To, że jesteś bardzo blisko naturze, to jest oczywiste. To dla mnie było bardzo rozpoznawalne i patrząc, znając Ciebie i patrząc na Twoje obrazy czy rysunki, ale to, że zbierasz złom, to jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem. Może nie złom, ale przedmioty stare, powiedziałbym, ten złom to są rzeczy, które napotykam na swojej drodze. Idąc na przykład w górach, znajduję kawałek miarki gdzieś, biorę ją, bo uważam, że jest to łącznik pomiędzy innym światem, a także element, który mogę wykorzystać w swojej twórczości. I tak samo jakieś zwoje zdeptanych drutów, czy też zardzewiałe blachy przyniesione z lasu, to są rzeczy, które zakleły w sobie przemijanie czas i także opieram się o nie w swojej twórczości. No takie elementy znalezione gdzieś tam po drodze swojej wędrówki, będąc gdzieś w różnych miejscach, czy u siebie w miejscowości, to oczywiście jest dla wielu twórców element, który sprzyja refleksji. To jest oczywiste, bo nie tylko artyści, którzy tworzą asamblażowe obiekty takie nawarstwione, tak. Ale właśnie tak, którzy bardziej syntetycznie pracują, bo ja Ciebie rozpoznaję czy traktuję jako artystę, który szuka tej syntezy w swojej sztuce, bo malarstwo i rysunki dla mnie są przede wszystkim syntezą. Chciałbym, żeby te moje prace były syntezą. W zasadzie nad każdym obrazem, nad każdą pracą pochylam się i dążę do skupienia, do uzyskania jakby najlepszego rozwiązania, co nie znaczy, że cel, który na początku jakby przyświeca mi, całkowicie rozpływa się po drodze i efekt, który uzyskuję po drodze, jest ważniejszy aniżeli sama realizacja tego celu. Więc zdarza się tak, że poprzez iluminację formy napotkanej w trakcie procesu twórczego zarzucam główny cel i pozostaje jakby przy tym rozwiązaniu, które pojawiło się w sposób zupełnie spontaniczny. Wchodząc tutaj na Twoją działkę, poczułem się, jakbym wszedł do jakiegoś dzieła sztuki autorstwa Giuliano Mauri. Mauri tworzył rzeźby bliskie takim strukturom plecionkowym, które ja tutaj też zauważyłem. Czy to jest takie Twoje królestwo, pewnego rodzaju samotnia, do której uciekasz, kiedy masz dość mieszkania w bloku? Jeśli chodzi o ten aspekt kreatywności i tych rzeźb z patyków, to jest to jakiś odpowiednik właśnie obszaru twórczego, zaś nie jest to miejsce ucieczki z mieszkania w bloku, tylko można powiedzieć podstawowy obszar, w którym się obracam, ponieważ w tym miejscu spotykam się z gronem moich przyjaciół i także zapraszam tu różnych innych ludzi. Odbywają się tutaj godziny muzykowania, filozoficznych rozmów o sztuce, a także tworzę w tym obszarze. Jednym z elementów właśnie twórczości to są właśnie płoty, które tutaj buduję później. One zarastają bluszczem czy też winogronem, a inne zmieniają swój kształt, swoje konstrukcje i stanowią po prostu takie elementy rzeźbiarskie. Natural art. No,
czyli bardziej jako może lantart, który wyrasta z ziemi, ale no jest to rzeczywiście, to są elementy natury. Wspomniałeś o spotkaniach towarzyskich. Widziałem przed chwilą bębny. Grasz na bębna? Bardzo lubię grać na bębnach. Lubię transową muzykę na bębnach i często uprawiamy tutaj grę na bębnach, ale to już powiedzmy w nocy, tak aby nie płoszyć świata. Powiedziałeś, że pojedziemy na działkę. Wyobrażałem sobie, że tutaj będą uprawy ogórków, dyni, fasolki i tak dalej, i tak dalej. Widzę takie połacie, które są bardziej zastawione dla żywiołu i myślę, że to jest bardzo kompatybilne z tym, z twoją osobowością. Tak, tak. Ta działka rozwija się w sposób naturalny, delikatnie tylko zakłócana jakimiś uprawami, które są działaniem z premedytacją, zorganizowanym działaniem. Owszem, mam dynie, mam słoneczniki, pomidory, ale to bardziej są takie symboliczne uprawy, aniżeli gospodarstwo działkowe. Bardziej chodzi tutaj o stworzenie harmonii w przestrzeni pomiędzy drzewami, punktem ogniskowym, miejscami siedliskowymi, pod dachem, tak aby w tych obszarach dzieci mogły świetnie bawić się i dorośli czuli się dobrze. Malujesz tu również też? Tak, maluję tu również. Mam tutaj taki zadaszony obiekt, który nazywam studiem. I tam często eksperymenty na większych obszarach, na większych formatach przeprowadzam, kiedy potrzeba wylać jakieś więcej farby i działać z tym bardziej spontanicznie i kiedy trzeba większej przestrzeni, miejsca. W rozmowie prywatnej powiedziałeś mi kiedyś, że twoja przygoda ze sztuką zaczęła się od fascynacji Jacksonem Pollockiem, wlewaniem farby, z jakąś wielką ekspresją. Patrząc na twoją sztukę obecną, to raczej nie jest to spójne. Czy to był taki wybryk młodzieńczy, czy po prostu studia cię jakoś utemperowały? Fascynacja takim action, sztuką akcji, ekspresji, gestu, czy też przypadku, nadal jest we mnie żywa, ale posługuję się bardziej zastanymi, ciekawymi fakturami, w których wprowadzam detale jakby wyrafinowanej gry, kontrastując to, co zastane, czy też w jakiś sposób wydobyte, co jest bardzo ekspresyjne i zagadkowe z tym, co jest wyrafinowane i jest powiedzmy liniowe, jest kolorem i jest, przeciwstawia się. Lubię silny kontrast form i staram się obecnie unikać metafory całkowicie.